Cześć kochani! Dzisiejszy odcinek rozpocznę od zadania Wam nietypowego pytania. Czy lubicie się bać? Jeśli Wasza odpowiedź jest twierdząca, to zgaduję, że przepadacie także za literaturą grozy i sięgacie po mrożące krew w żyłach horrory. Mam rację? W takim razie usiądźcie wygodnie i słuchajcie uważnie, bo książka, o której za chwilę opowiem, na pewno przypadnie Wam do gustu. Świrownia, Gra strachu to książka łącząca w sobie horror z powieścią paragrafową. Śmiało możemy określić ją mianem gry książkowej, w której to czytelnik kieruje historią oraz losami bohaterów. W jaki sposób to robi? W trakcie lektury dokonuje wyborów, które odsyłają go do poszczególnych paragrafów w książce, a te doprowadzają do jednego z wielu możliwych zakończeń historii. Autorem Świrowni jest Łukasz Radecki, uznany pisarz związany z literaturą grozy i science fiction. Nakładem naszego wydawnictwa ukazały się wcześniej także inne książki tego autora. Adam Mickiewicz, Bryk bardzo niekonwencjonalny oraz dwa tomy z serii Plemiona. W swojej najnowszej powieści autor zadbał o odpowiednią porcję strachu, niepewności i zaskoczenia. Zapytacie zapewne, czym jest tytułowa Świrownia? Tak młodzież nazywa opuszczony budynek szpitala psychiatrycznego, o którym krążą mroczne legendy. Czwórka bohaterów powieści, inspirując się innymi śmiałkami, postanawia odwiedzić to miejsce i na własnej skórze przekonać się, jakie sekrety skrywa. To, czy dotrze na miejsce i odkryje tajemnicę świrowni, zależeć będzie od decyzji podejmowanych przez czytelnika. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji spróbować swoich sił w rozgrywce paragrafowej, koniecznie musicie nadrobić zaległości. A Świrownia będzie idealnym początkiem przygody. Czy przygoda ta wymaga odwagi, wyobraźni i sprytu? Tak. Czy wszyscy wyjdą z niej cało? Tego nie możemy gwarantować. Dajcie nam znać w komentarzach, czy lubicie książki paragrafowe. I pamiętajcie o subskrypcji. Do zobaczenia!